zawsze zaistnieje możliwość. Kiedy zaczniesz poruszać się w kierunku, w którym będziesz musiał pozbyć się przynajmniej jakiejś części Twojego starego człowieka, starej natury i wdziać nową Chrystusową, wtedy szybko zauważysz, że Twoje ego będzie walczyć. Nie, nie, co Ty wyprawiasz? Nie chcę umrzeć. Nie możesz mnie tak wyrzucić. Przecież to ja Ciebie chronię, Twoje ja, Twoją rację. Ale oto co wtedy szalonego się wydarza. Kiedy to my zaczynamy rozmyślać, doznajemy uczuć i emocji, wtedy samoistnie zaczynamy z nimi walczyć i myślimy nawet, że to diabeł, zamiast dać temu odpór, powiedzieć, ja wybieram myśleć o Bogu w Boży sposób. Musisz powiedzieć, odsyłam Cię, nie jesteś od Boga, ale wybieram tylko Boże myśli. A kiedy tak robisz, to się zatrzymuje, bo każda piętnująca nas myśl, jaka się pojawia, jaka mnie potępia, uruchamia mój mechanizm samokrytyki albo mnie ogranicza. Zauważ, że wtedy natychmiast to nazywamy diabłem. Tylko to, co wtedy najczęściej robimy, to uciekamy się do jakiejś formuły albo filozofii, zasad, konceptów, zabobonów, których nas wyuczono, aby dzięki nim przetrwać, obierając to jako eliksir naszej prawdy. A kiedy staramy się od tego odejść, wtedy mechanizm naszego umysłu zaczyna walczyć. Nie, nie. Pozostań przy tym. Czy potrafiłbyś znaleźć w dziejach apostolskich albo nawet w Ewangeliach, które mówią o służbie Jezusa i dostrzec kilka punktów, w których ludzie mogliby wytoczyć kontraargument? Jednak czy mógłbyś mi znaleźć, w którym nastąpiłoby rozpoznanie ducha, kiedy Jezus albo człowiek wzięli nad tym autorytet, po czym kiedy moc zaatakowałaby ich jeszcze bardziej? Nie. Oczywiście mogą być wypadki, w którym ludzie odrzucali albo nie przyjmowali, ale zauważ, kiedy tak się dzieje, to nigdy nie pochodzi z ducha, ale z osoby, która to odrzuciła bezpośrednio. A tym bardziej nigdy nie wydarzyło się tak przez fakt, że diabeł mógł objawić większą moc niż Jezus, ale że dana osoba w pełni nie zdecydowała się poddać Jezusowi. Możesz patrzeć na diabła w inny sposób niż ja. W porządku. Ale jakkolwiek to jest, samo potępienie, oczernianie się, każde samo oskarżanie się, które się kiedykolwiek zamanifestowało, to jest najłatwiejszy i najlepszy moment, w którym możesz się tego pozbyć, chyba że chcesz się tego trzymać, kwestionować to w jakiś sposób, odprawiać jakieś religijne obrządki i po swojemu z tym walczyć. Wiesz, co tak naprawdę robisz? Odwracasz swój wzrok od Jezusa i od wszystkiego, co On uczynił na krzyżu i całą uwagę zwracasz na tę sytuację, na ten problem, myśląc, że to jest większą prawdą niż co mówi Biblia. Pamiętaj, że kiedykolwiek pojawi się ta myśl, emocja, cokolwiek to jest, to Ty musisz uczynić decyzję, albo chcesz to, albo nie. A jeśli nie odeślesz tego od siebie i nie wybierzesz czegoś innego, wtedy innymi słowy, wybierasz to do swojego życia. Nie przez fakt, że to ma jakąś większą moc. Nie jest to spowodowane niczym innym, niż przez fakt, że to Ty wypowiadasz. Chcę i akceptuję to w moim życiu, bo szatan nigdy nie miał autorytetu nad Tobą. On nigdy nie posiadł naszego autorytetu. Ani my nie możemy mu jego dać, bo esencją jest to, że to my z jakichś powodów nie chcemy podjąć tej decyzji. Nie stwarzasz rzeczywistości, kiedy decydujesz się, aby stanąć w jedności z tym, co mówi Słowo Boże. Jezus powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Zauważ, kiedy czytamy słowo możliwe albo możliwie, sposób, w jaki się do tego ustosunkowujemy, nie jest zbyt pozytywny. Myślimy raczej, a gdzieś kiedyś, być może, to jest możliwe, ale jednak słowo prawdopodobny to już inna, bardziej możliwa historia do wykonania. Bo jeśli osoba mówi, być może, możliwie tak się stanie, wtedy masz mieszane uczucia. Podobnie jak różne triki na reklamach. Gdy widzisz reklamę leków i środków ubocznych,
Kiedy doświadczasz swędzenia na skórze, wystarczy, że weźmiesz daną maść, która na pewno Ci pomoże, ale uważaj na skutki uboczne. Co? Skutki uboczne? Tak. Przecież oni uważają to za nie tylko możliwe, ale prawdopodobne. A więc kiedy myślimy o słowie być może, możliwe, myślimy o czymś, co jest mało prawdopodobne. Jednak jeżeli mówimy o słowie prawdopodobnie, wtedy już przypuszczamy, że dana rzecz może się wydarzyć i rzeczywiście tego oczekujemy. Dlatego ważnym jest, aby badać swoje serce. Czy wiesz, że istniały dwie fazy stworzenia, kiedy Bóg stworzył niebiosa i ziemię? Zazwyczaj wychodzimy z założenia, tworząc hipotezy, czym tak naprawdę jest niebo. Jednak musimy pamiętać, dwoma fazami stworzenia były niebiosa i ziemia. Niebo jest przestrzenią, obszarem, którego nazywamy wszechświatem, kosmosem. Ja to nazywam obszarem albo płaszczyzną. Kiedy patrzysz na fizykę, określiłbyś to jako jakiś rodzaj obszaru, w którego rozległości Bóg zawarł i nasycił to całą swoją mądrością. Po pierwsze, czyli swoim geniuszem, logiką. Słowo logika ma bardzo wiele wspólnego z logos, dlatego Bóg wypełnił to swoim słowem, napełniając nim całe niebiosa i wszechświat, który świadczy o Jego porządku i w jaki sposób Bóg działa. Niebiosa są całą tą przestrzenią, którą Bóg także napełnił i zawarł w niej sabotamowe, niewidzialne cząsteczki, partykuły energii. A w języku hebrajskim istnieje słowo określające stworzenie, a które oznacza stworzyć coś z niczego. W hebrajskim istnieje również inne słowo, które oznacza i jest czasami tłumaczone jako stworzyć albo uczynić. To jednak oznacza, aby uczynić coś widzialnego z czegoś, co jest niewidzialne. A więc, kiedy Bóg stworzył przestrzeń, niebios, wtedy wszystko, co od tamtego momentu uczynił, już nie było tworem czegoś z niczego. To było raczej uczynienie widzialnym coś, co uprzednio było niewidzialne. Materia, planety, gwiazdy, w tym nasz Księżyc, wszystkie aspekty Układu Słonecznego, galaktyki, czyli cała materia jest skupieniem się, konglomeratem całej energii. Energia natomiast jest niewidzialna, natomiast materia widzialna. Jednak materia jest stworzona z energii. E równa się mc do kwadratu. Więc kiedy niebiosa zostały stworzone, wtedy wszystkie rzeczy, które byłyby stworzone od tamtego momentu, stały się prawdopodobieństwami. One egzystowały w potencjale, potencjalności. Więc Bóg nie musiał odtworzyć energii, aby stworzyć planetę Ziemię. I to samo Bóg uczynił w Jezusie. Jezus pojawił się na ziemi, co stanowiło proaktywną miłość. Bóg powiedział: stworzę wszechświat. Znamy to oczywiście z nauki fizyki kwantowej. Otóż wiemy, że człowiek nie obserwuje jedynie tego, co dzieje się we wszechświecie, ale wiemy, że jego obserwacja świata subatomowego w rzeczywistości zmienia ten subatomowy świat. A więc nawet dla nas, kiedy przychodzi co do używania autorytetu, aby stworzyć cud, nie polega to na tym, abyśmy spowodowali, że Bóg będzie musiał teraz coś uczynić i stworzyć, ale abyśmy uwierzyli w to, co Bóg powiedział o nas, kim w Nim jesteśmy. Abyśmy wierzyli w to, co Bóg powiedział, że możemy uczynić i abyśmy byli w stanie doprowadzić, sprowadzić coś razem, co w potencjalnym świecie już istnieje, mimo że tego nie widzimy, tu w naszej materii, na naszym obszarze. Pewien koncept mówi, jeżeli chcesz być milionerem, musisz poszukać kogoś, kto jest milionerem, abyś go skopiował, robił dokładnie to, co on,
i odniesiesz sukces. Może albo nie, ponieważ powielanie czegoś, co inni zrobili, polega na tym, abyśmy wierzyli tak samo jak oni. W przeciwnym wypadku to będzie czekanie na Godota albo uderzanie grochem w ścianę. Dlatego, aby stworzyć albo wprowadzić Bożą wolę do naszego życia, to nie pojawi się przez to, że użyjemy jakiejś formułki albo pomodlimy się we właściwy sposób w imieniu Jezusa. Nie. My powinniśmy operować przez wiarę w taki sam sposób, jak Bóg operuje i uczył nas w Ewangelii Marka 11 rozdziale. Możesz zobaczyć od wiersza 23 i dalej. Widzimy tam dokładnie proces, w jaki Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlatego rozpoczął w ten sposób. Miej wiarę w Boga. Albo inne tłumaczenie mówią, miej Bożą wiarę, co oznacza to samo. Bo jeśli mam wiarę w Boga, wtedy wierzę, że On stworzył mnie na swoje podobieństwo i wszystkie ponadnaturalne cuda, które się wydarzają, mają miejsce w moim życiu tylko przez to, że odzwierciedlam mojego Boga. Więc Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, abyśmy także operowali taką samą wiarą jak On. Więc Bóg począł coś w swoim sercu. To jest naprawdę bardzo istotne. Słowo począł. Czym ono naprawdę jest? Jest to koncept zrodzenia czegoś albo doprowadzenia czegoś do życia. Wszystko, co Bóg wniósł, zrodził do egzystencji. On, rodząc to, dał temu życie na podstawie tego, co wpierw uczynił w swoim sercu. On począł, co oznacza, że wpierw musiał przewidzieć koniec od początku. Pozwól, że ci powiem, jeżeli masz problem z widzeniem, wyobrażeniem sobie tego, to jest to powodem tego, że albo nie chcesz, albo nie wiedziałeś w jaki sposób, a może nie chciałeś rozwinąć w sobie tej umiejętności, bo każdy wizualizuje. Nie znalazłem jednego człowieka, który nie umiał sobie czegoś wyobrazić. Dlatego kiedy ludzie mówią, nie jestem w stanie rozmyślać, medytować, zagłębić się w Boga, wtedy pytam ich, powiedz mi o twoim dzieciństwie. I wtedy zaczynają wyciągać wszystkie złe przeżycia. Czemu? Ponieważ to wciąż odgrywają w swoim umyśle. Kiedy spojrzysz na ich oczy, cała ich wymowa twarzy, aż krzyczy, oczy się marszczą, czoło, oblicze pochmurnieje. Jeśli się zbliżysz, przeanalizujesz ich dokładnie, zauważysz bardzo wiele czynników, które potwierdzą, że oni w tej chwili doświadczają czegoś, o czym w tej chwili myślą, dokładnie jakby się to w tej chwili wydarzało. A wiecie, co to jest? Właśnie rozważanie, medytacja nad tym. Wszystkie główne proroctwa wypowiedziane przez wszystkich starotestamentowych proroków nie były dokonywane, kiedy nagle ktoś wpadł na ziemię i doznał wizji. Nie. Oni najpierw stwarzali to i wyobrażali, rozważali o tym w swoim sercu, oddzielając się od innych głosów, aby usłyszeć tylko Boży, więc problemem nie jest, czy umiesz coś sobie wyobrazić, ale czy umiesz coś począć w twoim sercu, w twym wnętrzu. Naprawdę niezależnie, w jaki sposób się tam dostaniesz, czy przez myśli, czy przez wyobraźnię, czy w jakikolwiek inny sposób. Tak długo, jak to rzeczywiście poczniesz, doświadczysz i doprowadzisz do życia, więc kiedy Bóg począł coś w swoim sercu, pamiętając, że kiedy coś Bóg wypowiada, nie należy przykładać uwagi, czy to rzeczywiście zwerbalizował, czy nie. Podstawowym faktem jest, że to, co on wypowiedział albo wyraził, było wpierw poczęte w jego sercu. Więc pozwól, że cię spytam, czy kiedy Jezus umierał, czy przez jego mękę, śmierć, przez jego rany, czy przez to na przykład Bab był uzdrowiony? Musisz odpowiedzieć tak albo nie. A więc wiemy już, że to jest wolą Bożą, abyś był uzdrowiony. Więc posłuchajmy się nieco dalej. Czy imiona Boże twierdzą, że Bóg jest uzdrowicielem? Czy istnieją w Biblii wersety na temat doświadczania życia w Jego obecności? Tak, mógłbym wymieniać masę.
Więc to oznacza, tak jak Nowe Przymierze daje nam obietnicę, że każda jedna obietnica, którą jakąkolwiek Bóg uczynił, jest dla nas absolutnym tak, przez Jezusa i w Jezusie. Więc czy Nowe Przymierze twierdzi, że jesteś uwolniony spod przekleństwa prawa, przez to, że jesteś w Jezusie? Czy Nowe Przymierze twierdzi, że przez to, że jesteś w Jezusie, kwalifikujesz się na życie w Jego Królestwie? Więc w jaki sposób, poczynając to w Twoim sercu, może to stanowić jakąkolwiek różnicę, czy to Bóg osobiście Ciebie inspiruje, albo czy to Ty indywidualnie wybierasz tę drogę, ponieważ bierzesz coś, co jest już wolą Bożą, co identyfikuje Jego naturę, Jego imiona, co Jezus nauczał, coś, co Jezus ukończył, Jego ofiarę na krzyżu przez życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego prawdą jest, że to my powinniśmy doprowadzić nasze wierzenia do harmonii z Bogiem, nie na odwrót. To już jest wolą Bożą, to już jest czymś, co Bóg pragnie. Pamiętajmy, że Duch Święty nie jest tym, który za nas coś czyni, ale tym, który nam pomaga, pociesza. Kiedy ludzie się modlą, Boże, pomóż mi, zrób to za mnie. Wtedy, ach, lepiej wypłucz sobie buzię wodą mydlaną. Nigdy nie powinniśmy mówić, Boże, niech to się stanie. A jeśli tak mówisz, Boże, spraw, aby tak się stało, wtedy kompletnie żyjesz w nieporozumieniu ze stworzeniem Bożym i tym, co Jezus uczynił na krzyżu, ponieważ Bożym schematem i porządkiem jest, aby wszystkim obdarować za darmo tych, którzy egzystują w strefie prawdopodobieństwa. I to, co tutaj musimy zauważyć, to jedną niestałość, zmianę pomiędzy tymi, którzy doświadczają prawdopodobieństwa, a tymi, którzy nie. A ta różnica polega na wierzeniu w ich sercu. I skąd pochodzi ich rozważanie? Nad czym rozważają? Więc oto co się stanie. Nie chcę, by to zabrzmiało niegrzecznie, lecz kiedy takie pytania się pojawiają, wtedy to stanie się jedynie wewnętrznym oporem, strachem przed Bogiem, bojaźnią, że to się nie stanie, że Bóg nas zawiedzie albo że nic się nie ułoży, nie doczekasz się. Kiedy uderzasz głową w mur, bo Twoja trwoga ograbia Cię z wielkiego myślenia, Twoje obawy stanowią Twoje wymówki przed uwierzeniem, że Twoje marzenia i modlitwy mogą się spełnić. Twój lęk chroni Cię przed byciem zawiedzionym, jednak pamiętaj, strach jest manifestacją bez wiary. Nigdy nie zapomnę, w Księdze Objawienia Jana jest napisane o liście ludzi, którzy sami dobrowolnie wybiorą, aby nie zaufać Bogu odnośnie ich życia wiecznego, którzy zdecydują, że nie będą wierzyć w darmową, ukończoną ofiarę Jezusa. Pamiętaj, wieczność bez Boga to Twój wybór, to nasz wybór, to nie jest kara, ale konsekwencja wyboru. Więc pomyśl, te dwa główne problemy, dwie kwestie, charakterystyka ludzi, którzy sami wybiorą, aby nie mieć udziału w niebie, Królestwie Bożym, a jednocześnie nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym tu na ziemi. Te dwie grupy ludzi, po pierwsze, są pogrążeni w strachu, a po drugie w niewierze. Dlatego cały czas powtarzam, strach jest manifestacją bez wiary. Dlatego musimy przestać szukać wymówek, bo za każdym razem, kiedy napotkamy opór, możesz powiedzieć, wybieram drugą stronę. Kiedykolwiek zaczniesz się kwestionować, oczerniać, potępiać się, uważaj na kwestionowanie, bo to wydaje się realne, prawdziwe. One będą Ci się wydawać logiczne. Przecież zadaję tylko pytanie. Pamiętaj, zadając pytanie, które dyskontuje, poniża Boga, tak samo jak robił to naród izraelski, kiedy osądzał Boga, oni czynili to, aby uzyskać tylko to, co oni chcieli. I my robimy dokładnie tak samo. Boże, ja już zdecydowałem, że ta sprawa jest niemożliwa i nie może być rozwiązana, że moje życie nie może się poprawić, że nic nie jest w stanie mi pomóc, więc sądzę Ciebie, Boże, wystawiam Cię na osąd. Ale pamiętaj, że już i tak zdecydowałem, jaki jest werdykt, czyli stawiamy Boga na sądzie z przewidzianym werdyktem, że On nie może tego uczynić. A kiedy przez naszą bezwiarę tak się nie dzieje, wtedy mówimy, widzisz, miałem rację. I tak się usprawiedliwiamy. A prekursorem
Poprzednikiem tego jest nasze serce ustabilizowane w Bogu. Dlatego musimy tak bardzo ustabilizować się w prawdzie, w Słowie Bożym, aby ono stało się stałe, niezachwiane, bo dopiero wtedy będziemy w stanie objąć całe przymierze Boże bez oceniania lub osądzania Boga, doświadczając koniec od początku, czyli wierząc w to w Twoim sercu, zanim to się stanie. Nic więcej nie musi się wydarzyć, ani nie musisz zmuszać do niczego Boga, ani nic ponadnaturalnego nie musi się wydarzyć na zewnątrz, bo wszystko wpierw musi się rozpocząć w Twoim sercu, a Twoje emocje mogą się pojawiać i znikać, ale Twe uczucia, co jest podstawą Twego wierzenia, kiedy przyjdą, one zakorzenią się w nas, dlatego głębokie zanurzenie się, rozważanie o Bogu jest jedyną drogą, aby przenieść cię z Twojego umysłu do Twojego serca. Nie ma innej drogi.